Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITAdmin.pl. Dziś zgodnie z obietnicą rozpoczynam nagrywanie lekcji związanych z udostępnianiem plików oraz katalogów w systemie Windows Server 2016. W tej lekcji pokażę najprostszy sposób udostępnienia pliku dla innych użytkowników w sieci bez większych zabezpieczeń, natomiast docelowo pokażę również te bardziej zaawansowane konfiguracje związane z udostępnianiem plików, które pozwolą na zabezpieczenie dostępu do nich konkretnym grupom, konkretnym osobom i dostęp do tych plików będzie można nadać z konkretnymi uprawnieniami. Na potrzeby tej lekcji przygotowałem na dysku C prosty katalog shard. Jako że korzystam z kontrolera domeny, więc mam dostęp do Active Directory, utworzyłem również użytkownika o tej samej nazwie shard. Najprostszym sposobem na udostępnienie katalogu po jego utworzeniu jest najechanie na niego prawym klawiszem myszy, wybranie z menu opcji Properties. Następnie na zakładce Sharing są dwie opcje udostępnienia plików. Pierwsza, podstawowa, w tej podstawowej wersji w ogóle udostępniania, wystarczy kliknąć Share i tutaj mamy okienko, w którym możemy dodawać konkretne osoby do tego zasobu lub też za pomocą użytkownika Everyone dać dostęp do tego zasobu każdemu użytkownikowi w sieci. Oczywiście to robi się bardzo rzadko. Należy wskazać specyficznych użytkowników lub specyficzne grupy użytkowników, którym chcemy nadać dostęp do konkretnego zasobu, aby ograniczyć dostęp tylko dla osób, które faktycznie tego dostępu potrzebują do zasobu. Natomiast zabezpieczyć również nasze dane przed niepowołanym dostępem, np. z zewnątrz lub przypadkowym dostępem przez kogoś, kto nie powinien tam w ogóle zaglądać. Więc możemy wskazać konkretnego użytkownika. Z menu wybieramy Find People. I tutaj, jako że mam dostęp do kontrolera domeny, będę wybierał użytkowników domenowych. W tym przypadku będzie to użytkownik share. Klikamy check names. OK, użytkownik jest. Klikamy OK. I tutaj w tym prostym udostępnianiu nie mamy zbyt wielu możliwości zabezpieczenia tego pliku. Tak, możemy dać mu dostęp read, czyli ktoś będzie mógł z niego czytać, ale nie będzie mógł tego pliku zmieniać, lub read-write, tak, czyli będzie można ten plik zarówno czytać, jak i zmieniać i zapisywać te zmiany. Widać również, że grupa administrators ma specjalny poziom uprawnień, czyli owner, tak, czyli zawsze każdy zasób, który udostępniamy, ma przypisanego użytkownika, który jest jego twórcą. Natomiast możemy to w bardziej zaawansowanym sposobie udostępniania zmienić i tak naprawdę twórcą niekoniecznie będzie użytkownik, który faktycznie stworzył ten zasób, natomiast może nim być ten użytkownik, ta grupa użytkowników, którym administrator przypisze takie uprawnienia. Robi się to w celu ułatwienia sobie pewnych rzeczy. Tak nadane uprawnienia dają nam możliwość wejścia do tego katalogu i odczytania zawartości. Aby udostępnić ten katalog, wystarczy kliknąć Share i pod takim adresem, czy to pod adresem IP, czy pod nazwą serwera, tudzież maszyny, na której jest udostępniony taki zasób, będzie można się do niego dostać. Więc klikam Done i tutaj ten zasób został udostępniony. Tutaj oczywiście niczego nie ma, natomiast ja, jako że jestem zalogowany obecnie na administratora, mogę tutaj dodać jakiś katalog, na przykład testowo, i sprawdzić, czy faktycznie te uprawnienia zostały poprawnie nadane. I tutaj faktycznie tak jest. Natomiast można jeszcze w podstawowym podejściu udostępniania kliknąć na Advanced Sharing i tutaj posiadamy kilka dodatkowych opcji.
Na przykład można dodać konkretną nazwę dla katalogu, która będzie się wyświetlała na liście wszystkich udostępnianych plików, czy też katalogów, nadać opis takiego udostępniania. I tutaj user limit, on nam mówi tyle, że możemy ustawić limit dostępu użytkowników do takiego zasobu i oznacza to tyle, że jeżeli ten limit jest ustawiony na przykład na 10 użytkowników, 11 użytkownik się tam nie dostanie, tak? Tego raczej się nie robi ze względu na to, że do plików w różnym czasie potrzebuje mieć dostęp kilka osób, więc tutaj dla wygody zostawia się maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą się dostać, czyli w tym przypadku jest to ponad 16 milionów użytkowników, więc w zupełności taki limit, myślę, wystarczy. Natomiast tą opcją jest to, że można tutaj również dodawać uprawnienia dla konkretnych użytkowników grup, dla wszystkich. I tutaj w poprzedniej opcji podstawowej był tylko read-write, natomiast tutaj można dodać też opcję full control, tak jak w tym przypadku ma to grupa everyone nadane. Jeżeli chcemy usunąć uprawnienie dla konkretnej grupy osoby, klikamy remove. Apply, zatwierdzamy, tak? Dodanie ponownie, tak jak w poprzednim wypadku. W przypadku pojawia się okienko, gdzie odszukujemy po nazwie użytkownika, dodajemy i tutaj możemy przypisać takie uprawnienia. OK, zostawmy read, kliknijmy OK. Opcja caching pozwala na zapisanie tak naprawdę lokalnie kopii pliku, jeżeli przebywamy często poza siedzibą firmy taki i ten dostęp do tego pliku mamy w trybie offline, więc możemy go dopisać, on się później zaktualizuje na serwerach, gdy wrócimy i dopiszemy i podłączymy się do sieci. To tyle, jeżeli chodzi o udostępnianie. Chciałbym jeszcze pokazać, jak wygląda udostępnianie plików katalogów ze strony administracyjnej. Gdy przejdziemy do Computer Management, w zakładce Shared Folders mamy trzy podzakładki. Możemy zobaczyć w zakładce Shares, jakie zasoby mamy udostępnione, z tym, że domyślnie jest kilka zasobów udostępnionych przez system, tak jak na przykład admins, jak na przykład partycja C. Tutaj warto zauważyć, że jest znak dolara na końcu. To jest opcja, która pozwala dostać się pośrednio do tego katalogu. Jest również ten katalog, który został udostępniony wcześniej. Poza tym netlogon, syswol oraz katalog users. W session widzimy, jaki użytkownik ma otwartą sesję na serwerze plików, czy w ogóle na jakiejkolwiek maszynie, która udostępnia pliki, jak długo trwa, ile ma otwartych plików u siebie na komputerze. Open Files pokazuje konkretną nazwę zasobu, do którego konkretny użytkownik ma dostęp oraz w jakim trybie, tak? Czyli czy to jest tryb read only, czy też read write, i wtedy widzimy tak naprawdę, co użytkownicy w danym momencie robią na swoich komputerach. To tyle, jeżeli chodzi o najprostsze sposoby udostępniania plików. W kolejnej lekcji chciałbym pokazać bardziej zaawansowane sposoby z użyciem Access Control List. Oczywiście wiąże się to z posiadaniem kontrolera domeny, tak, czyli w ogóle posiadania dostępu do domeny, aby takie uprawnienia można było przydzielać konkretnym użytkownikom i grupom już bezpośrednio z domeny. Tam tych opcji jest dużo więcej, więc również chciałbym je pokazać, tak żeby mieć pełen ogląd sytuacji. Także w tej lekcji to tyle, zapraszam na kolejną.